Cześć wszystkim. Witajcie na naszym webinarze o czytelności strony internetowej. Jest z nami Marcin Andrzejewski, projektant graficzny, ekspert do spraw wizerunku oraz komunikacji, to właśnie on, który pokaże Wam dzisiaj, jak za pomocą liter zwiększyć sprzedaż i poprawić czytelność Waszych stron internetowych. Będziemy rozprawiać o użytecznych układach, fontach, o tym, jak je łączyć, ale także jak ogarnąć te wszystkie teksty na Waszych stronach internetowych i zrobić to dobrze i czytelnie. Ja nazywam się Adrianna Szałańska i będę moderatorem dzisiejszego spotkania. Na czacie możecie zadawać pytania. Marcin postara się odpowiedzieć na nie po prezentacji. Z takich technicznych aspektów webinar jest nagrywany i będzie dostępny. Yes. Tak. I będzie dostępny na naszym kanale na YouTube za kilka dni. Dostaniecie specjalnego maila z tym linkiem. To co, ja nie przedłużam, zostawiam Was z naszym ekspertem. Wyciągnijcie dzisiaj dużo wiedzy i inspiracji, bo naprawdę jest z czego. Marcin. Teraz czekaj, teraz się zestresowałem. Proszę, jesteś ty. To jestem ja. No, tak. No się, to jest interpretacja, wiesz, mojej żony. Ja tak podobno wyglądam na zdjęciu, choć nie wyglądam. Cześć, słuchajcie raz jeszcze. Jestem Marcin Andrzejewski, komunikuję wizualnie i to jest zawsze formułka, którą powtarzam na wszystkich moich prezentacjach, bo chyba to jest najlepsze określenie tego, czym się zajmuję obecnie od wielu, wielu lat. Ale mam też pytanie do Was. Od tego chciałbym zacząć. Czy na sali, jeżeli mogę tak to nazwać, jest jakakolwiek osoba, która czuje się projektantem graficznym albo typografem? I tu uwaga, mamy zrobioną ankietę, może uda mi się ją włączyć za pierwszym razem. Tak, udało mi się ją włączyć. Więc słuchajcie, jeżeli możecie, to czekam chwilkę. Aha, idą wyniki. Uj, jak to pięknie wygląda. Leci, leci. Muszę ci powiedzieć, Adrianna, że to całkiem dobre narzędzie, faktycznie działa. Szacun. Super. Widzę, że już około 100 osób zagłosowało, więc pozwolę sobie tą ankietę za chwileczkę zakończyć i zobaczymy zapewne jej wyniki. Uwaga, kończę za 3, 2, 1. Zakończyłem. Udostępnij wyniki. Widzimy tą ankietę zapewne. Mam taką nadzieję. I wyszło, że 24% to projektanci graficzni. Niecałe 3% to typografowie lub typografki. Super, świetnie, że jesteście. Ale 73% to żadne z powyższych. I o to, szczerze mówiąc, chodzi. Bo to dla Was jest ta prezentacja, więc mam nadzieję, że Wy wyciągniecie z niej choć trochę wiedzy. I my, przygotowując ten webinar z Adrianną, nie mieliśmy takich aspiracji, żeby zrobić z Was prawdziwych typografów, bo na to potrzeba by było kilka lat studiów i wiele set slajdów. Chcemy tylko przekazać Wam taką wiedzę w pigułce, żebyście wiedzieli, jak się poruszać w tym temacie i jak tak naprawdę zrobić czytelniejsze układy liternicze na Waszych witrynach internetowych. Ale czym ta typografia jest? Od tego trzeba by zacząć. I tutaj mały hint dla tych, którzy są typografami, widzą ligaturę zaznaczoną, taka mała podpowiedź i puszczenie oka. Dla mnie typografia to jest sztuka kładzenia akcentów. To nie jest moja definicja. Przeczytałem ją kiedyś gdzieś w internecie i bardzo, bardzo mocno gdzieś tam mi w serduszku zakuła i została ze mną do tej pory i tak faktycznie jest. Tylko teraz pytanie, jak zrobić akcent w typografii? Czym? Czym to jest najlepsze pytanie? Najczęściej odpowiedź w Polsce jest, no to czcioneczką jakąś, nie? A tak naprawdę nie jest to do końca poprawne
określenie, bo w języku polskim posługujemy się przynajmniej trzema określeniami na litery. To są kroje, to są fonty lub to są czcionki. I teraz, co jest czym i jak się w tym połapać? Krój, bo od tego trzeba zacząć. Krój to jest wizualny zapis waszego pisma. To, jak napiszecie coś na kartce, to jest krój. To jest kształt, po prostu kształt liter. Najbardziej osobisty, jaki może być. To słowo wywodzi się ze słowa charakter, a właściwie z francuskiego to jest caractère. Dobrze, że tu nie ma mojej przyjaciółki, która jest po filologii francuskiej, bo by mnie zabiła za tą wymowę, ale chodzi o to, że to jest bardzo osobista sprawa. To, jak zaczynacie pisać na kartce, na ścianie sprayem, na kredą, czymkolwiek. Kształt, zapis formy graficznej to jest krój. Następną rzeczą, z którą się spotkamy, to font. I font to jest to, co widzimy w komputerze. Uproszczona definicja fonta, przepraszam, to cyfrowy zapis po prostu kroju pisma, czyli cyfrowy zapis kształtu liter. Ale to jest trochę uproszczenie, bo font tak naprawdę to taki trochę mały programik komputerowy, ponieważ w foncie, w plikach fontów, które macie u siebie na komputerze, którymi się posługujemy na co dzień, jest też zapisane kilka informacji innych niż kształt. Chociażby odległości międzyliterowe. To, jak daleko F jest odsunięte od O w tym przypadku. A O odsunięte od N w słowie font, który Wam się wyświetla na ekranie, jest konkretnie zaprojektowane przez osobę, która ten font tworzyła. To się nazywa kerning, tam jest zabawa światłem międzyliterowym i tak dalej, więc, ale upraszczając, font to cyfrowy zapis kształtu liter, który mamy w komputerze, w telefonie, w jakimkolwiek urządzeniu elektronicznym. I na koniec czcionka. Wszyscy myślimy, że znaczy większość z nas myśli, że posługujemy się czcionkami, chociażby w komputerze, na stronie internetowej i tak dalej. A nie, czcionka to jest coś fizycznego. Tutaj na zdjęciu mamy czcionki akurat metalowe, ale były też czcionki tworzone w drewnie, pierwsze przecież, odlewy aluminiowe w metalach nieżelaznych. No i na koniec wstali. Więc czcionka jest fizyczną rzeczą. I teraz skąd się wziął ten błąd w polskim języku? Początek tego błędu większość osób doszukuje się w pierwszej instalacji Windowsa w Polsce i jej lokalizacji. Tam katalog, a się tam element, który po prostu po angielsku nazywał się fonts, został przemianowany w polskiej wersji na czcionki, nie na fonty. I wszyscy, którzy zaczynali obcować z Windowsem i z komputerami wtedy, w tamtych czasach, widzieli po prostu podpis specjalnego katalogu czcionki. No i tak już zostało, więc wszyscy uważamy, że mamy czcionki w komputerach. A nie jest to prawdą, więc font, nie czcionka, to jest takie najważniejsze, co warto zapamiętać i to odróżnia osobę, która cokolwiek ma wspólnego z liternictwem albo chciałaby tą wiedzę poszerzać. Jeżeli ktoś do ciebie powie, że ach, zainstalowałem takiego fonta, to już jest fajnie, nie? Bo czcionka to nie font, font to nie czcionka. Pamiętajmy o tym. No ale mamy rozmawiać o czytelności. I czytelność, po angielsku readability, może składać się z wielu elementów i z wielu różnych podejść do czytelności. Pierwsze to czytelność samego fonta, czyli jak łatwo jest przeczytać dany tekst. Zobaczcie na ten przykład. Bardzo fajny font, Alec Regular. I czy czytelność jest tutaj na odpowiednim poziomie? Oczywiście. Są pewne zastosowania tego kroju pisma, które na pewno będą wyglądać bardzo dobrze. Tylko czy to jest
czytelne same w sobie, jak szybko przeczytaliście to słowo napisane na ekranie. I oczywiście możecie powiedzieć, hej, no tak, ale wziąłeś tutaj taki bardzo artystyczny i fikuśny font, żeby trochę utrudnić. No więc proszę bardzo, ten font też jest symulujący ręczne pismo, a czytelność tego fonta jest zupełnie inna niż tego poprzedniego, prawda? Ale nasi angielscy koledzy, posługujący się angielskim językiem, mają jeszcze jedno określenie na czytelność: legibility. I to jest coś innego niż czytelność sama w sobie, łatwość odczytania. Legibility to jest odróżnialność poszczególnych liter, poszczególnych glifów, bo tak to się w typografii nazywa, ale upraszczając, poszczególnych znaków od siebie. I o czym mówię? Zobaczcie, to jest zapis 1, duże L, małe L, duże I, właściwie wielkie, bo powinno się mówić wielkie, wielkie I, małe I, i potem, no właśnie, co jest potem? Czy potem jest 0? Czy małe O? To jest font Playfair, którym jest właściwie złożona cała ta prezentacja. Sam w sobie jest bardzo dobry. Jak widać tutaj na tym przykładzie, już jest trochę gorzej z tą czytelnością. Następny przykład. Arial. Font, który jest właściwie rozpowszechniony na świecie. A spróbujcie sobie teraz zasymulować trochę gorsze warunki widzenia. Zmrużcie oczy, tak pół pola widzenia. Wiele osób, które korzystają ze stron internetowych, z witryn, ma problemy ze wzrokiem. Mówimy tutaj o badaniu dostępności i tak dalej. No, Arial tutaj leży troszeczkę, jeżeli chodzi o różnica między małym L a wielkim I, no to jest bardzo subtelna, a między O i 0 praktycznie żadna. Ale są fonty, które zwiększają tą czytelność dość mocno. To jest Wayfading Sans, to jest komercyjny font, on został zaprojektowany po to, żeby tworzyć tak zwane SIM-y, czyli systemy informacji miejskiej, czyli systemy informacji w przestrzeni, wszelkie drogowskazy, tablice i tak dalej. I jednym z głównych założeń tego fontu było to, żeby zwiększyć czytelność w każdych warunkach, oświetleniowych dla osób, które mają problemy ze wzrokiem. Ale jest jeszcze jeden font, którym chciałbym się z wami podzielić. I warto się nad nim chwilę zatrzymać. To jest Atkinson. To jest font dość niedawno, chyba 2 lata temu, stworzony na potrzeby Braille Institute. Bardzo dobry, o bardzo dużej czytelności. Jeżeli kiedykolwiek będziecie mieli potrzebę i projekt zastosowania fonta dla osób z dużymi problemami ze wzrokiem, to jest świetne narzędzie i uwaga, ono jest dostępne bezpłatnie. Cała rodzina Atkinson jest dostępna bezpłatnie na witrynie Instytutu Braille'a, także do komercyjnego wykorzystania, więc polecam, polecam naprawdę, jeżeli macie taką potrzebę, to jest świetna rzecz. Kolejną rzeczą, kolejnym takim elementem, który wpływa na czytelność, to kontrast. Tylko kontrast kontrastowi nierówny. Pierwsza rzecz to kontrast samych liter. Mówimy tutaj o kontraście literowym i zobaczcie, tutaj są trzy przykłady trzech różnych fontów: Playfair, Future i Luminary. Playfair ma bardzo duży kontrast, czyli różnicę między poszczególnymi elementami liter. Natomiast Futura, jak widzicie, jest zupełnie bezkontrastowa. W każdym miejscu grubość litery jest dokładnie taka sama grubość. Natomiast Luminari, czyli ten skrajny prawy font, on jest troszeczkę bardziej artystyczny i fikuśny. To jest font o średnim kontraście i
nie ma dobrego i złego zastosowania, żeby była jasność. Woke na przykład, jeżeli kojarzycie, jak wygląda obwoluta i pierwsza strona magazynu Woke, tam są bardzo charakterystyczny krój pisma, nomen omen Woke nazwany, użyty o bardzo dużym kontraście. Tam ta różnica między grubą a cienką kreską w foncie jest ogromna. I jest to zabieg artystyczny. Natomiast musimy brać pod uwagę, że w zależności od wielkości danego elementu przy kroju pisma o bardzo dużym kontraście, ta czytelność może być obniżona. No ale jest też drugi rodzaj kontrastu. Jest to kontrast oparty na kolorze. Bo zobaczcie, cała ta prezentacja jest pisana niby czarnym fontem o czarnym kolorze, ale nie jest to do końca czarny stuprocentowy. Jest jakieś 86% czarnego. Pod spodem ten drugi napis, ten niższy kontrast, to jest 100% czarnego na białym. I to jest teoretycznie największy kontrast, jaki da się uzyskać. Ale nie zawsze jest to pożądanym efektem. Czasami warto zaeksperymentować i zmienić te takie podstawowe, twarde kolory, jak 100% czarnego, po to, żeby zwiększyć czytelność, ponieważ czasami zbyt mocny kontrast wypala nam oczy. My staramy się zasymulować naturalny druk, taki jak jest na papierze, ale papier do nas nie świeci. Natomiast ekran komputera, szczególnie jeżeli to są białe przestrzenie, tak jak w tym przypadku białe tło i na ciemny krój pisma, użyty font, to może po pewnym czasie wpływać niekorzystnie na jego czytelność. Pamiętaj, że świeci. Więc czasami dobrym sposobem na obniżenie, znaczy na zwiększenie czytelności jest delikatne obniżenie kontrastu, ale nie zawsze. Przy dużych, jasnych przestrzeniach to się sprawdza. Natomiast zobaczcie tutaj, jak wygląda to samo zastosowanie. Na dole jest 100% białego. Górny napis to jest 85% białego, czy 15% szarość, jak sobie, czerń, przepraszam. Można to odwracać. I zobaczcie, jaka różnica jest między czytelnością chociażby litery T na żółtym tle. O ile ciemniejsze musi być tło, o ile większy kontrast musi być między tłem a napisem, w przypadku kiedy użyjemy ciemniejszego napisu. Więc kontrast, to oczywiście można powiedzieć, są narzędzia do tego i są tego rodzaju współczynniki kontrastu. W WordPressie na przykład wpisania od razu dostaje się po prawej stronie na pasku jest informacja o tym, jak kontrast użyliście między tłem a napisem, więc jest to przydatna rzecz, można się tym sugerować. Natomiast ważne, żeby nie przesadzić. Kolejną rzeczą, która jest ważna przy budowaniu czytelności, a właściwie według mnie najważniejsza, to światło. Światło rozumiane typograficznie, czyli przestrzeń, która jest niezapisana, pusta. I tutaj dookoła tekstu. Zobaczcie, zupełny przypadek wziąłem jedną z podstron CyberFolks. Po lewej stronie to jest widok mobile, po prawej to jest widok na desktopie. Zobaczcie, ile tutaj jest światła. Pomijając światło na samej fotografii. Dookoła tekstów mamy pustą przestrzeń i to ta przestrzeń determinuje nam to, jak łatwo czytamy tekst, jak łatwo nasze oko go znajduje. Więc światło to jest jeden z najważniejszych elementów budujących naszą czytelność naszych układów i literniczych, i kompozycyjnych, wizualnych. Więc nie bójcie się tego, żeby na waszych projektach było dużo przestrzeni. Wiem, że klienci sami mówią, ale panie, za co ja to płacę?
Wziąłem pana jako projektanta, a dlaczego wszędzie tyle przestrzeni dookoła? Nie? Ma taki syndrom w projektowaniu graficznym, jest make my logo bigger, czyli zrób to logo jak największe po to, żeby zajmowało jak najwięcej miejsca, ale mimo, że ono jest większe, traci na czytelności i podoba się rzecz, jeżeli chodzi o układy typograficzne. Najczęstsze pytanie, które ja słyszę, kiedy z ludźmi na temat dostępności, czystości i projektowania opartego na liternictwie, to jest pytanie, ile fontów ja mogę użyć? Ile? Ja najczęściej odpowiadam pytaniem na pytanie, albo może trochę niegrzecznie, ale mówię zawsze, że jeżeli zadajesz mi to pytanie, to znaczy, że jeden. Jeżeli ktoś nie ma doświadczenia i próbuje zmaksymalizować ilość fontów bez jakiegoś konkretnych potrzeb, chociażby wizualnych czy artystycznych, to ten font w zupełności nam wystarczy. Można jednym fontem zrobić naprawdę bardzo dobre i czytelne układy i można jednym fontem załatwić całą witrynę internetową. Z pomocą w tym przypadku może przyjść nam rodzina. Z rodziną się podobno wychodzi tylko dobrze na zdjęciach, ale w typografii rodzina może być pomocna. Mówimy o rodzinie fontów. Zobaczcie, to jest rodzina fontów fonta Arial. Black, Narrow i klasyczny Arial. Wiem, że jeszcze występuje Arial Round i tak dalej. I zastosowanie, pomiksowanie różnych fontów i rodzajów wag, grubości z jednej rodziny, jeżeli ktoś nie ma zbyt dużo doświadczenia w tym, jak parować ze sobą fonty, to może być bardzo dobre rozwiązanie, bo one zawsze będą do siebie pasować. No, prawie zawsze, oczywiście nie ma układu, którego nie można zepsuć, ale jest to o wiele łatwiej osiągnąć bez doświadczenia, korzystając z jednej rodziny. Idąc dalej, możemy skorzystać z tak zwanych super rodzin fontów. To są duże zbiory jednej rodziny fontów, które są zaprojektowane z tą samą myślą przewodnią, o tej samej wielkości liter, lub o tym samym kontraście, lub o tym samej parametrach niektórych współczynnikach, typu chociażby właśnie kontrast, o którym mówiłem wcześniej. Ja tutaj prezentuję wam super rodzinę fonta Noto. To jest w ogóle bardzo ciekawy projekt, który też możecie sobie później przejrzeć, ponieważ projektanci i twórcy tej rodziny, super rodziny, wzięli sobie za cel zrobienie fonta, który będzie odzwierciedlał wszystkie języki używane na świecie. Jest to font bezpłatny, na otwartej licencji. Jeżeli będziecie mieli potrzebę korzystania z języków trochę innych niż nasze arabskie, nasze klasyczne, typu właśnie arabskie litery, kani, fonty te zapewniają dostęp do praktycznie nieograniczonej ilości znaków. Jest ich naprawdę, naprawdę sporo. Ja tutaj wypisałem tylko kilka z nich. Natomiast skorzystanie z jakiejkolwiek super rodziny, chociażby super rodzin dostępnych na Google Fonts, więc bezpłatnych dla nas do użytku także komercyjnego, to może być jeszcze lepsze rozwiązanie, bo tutaj mamy dużą różnorodność i duże różnice wizualne między jednym a drugim fontem z tej super rodziny i na pewno o wiele łatwiej będzie je wykorzystać ze sobą, czyli teoretycznie wybierając jeden font Noto, mamy kilka różnych rodzajów charakteru tego fonta i parowanie w tym przypadku, czyli korzystanie z kilku, teoretycznie kilku różnych wersji danego fonta, to też jest jakieś rozwiązanie dla osób, które nie mają zbyt dużego doświadczenia. No ale jak zrobić parowanie fontu, kiedy nie chcemy korzystać z podobnych do siebie krojów? Chcemy trochę bardziej poszaleć i zrobić to bez ryzyka. No jak to w rodzinie? Możemy skorzystać z wielu dostępnych narzędzi, które są
widzicie, jeżeli wpiszecie sobie w Google wparowanie fonta czy dobieranie fontu. Bardzo, bardzo dużo narzędzi wam wyskoczy. Ja często font Joya, ponieważ wygląda on po pierwsze bardzo prosto. Pozwala na bardzo ciekawe i szybkie generowanie różnych zestawów fontów, przepraszam. Jedyne tak naprawdę, co musimy tutaj ustalić, to ten suwaczek, który odpowiada za to, jak bardzo fonty mają się od siebie różnić. Czy chcemy mieć je w różnych charakterystykach, czy bardziej podobne do siebie. Tutaj w tych ikonach wybieramy tylko i wyłącznie jakiś rodzaj, jeżeli mamy jakiś w głowie jeden, z którym możemy sobie parować pozostałe. Klikamy Generate i to jest wszystko, co musimy zrobić. Ale dlaczego polecam to narzędzie? Bo pomimo, że ono wygląda strasznie prosto i jest bardzo proste w użyciu, to za nim stoi mechanizm nauczania maszynowego i to całkiem sensownie zrobiony. I choć nie widać tego na pierwszy rzut oka, to jest tutaj kawał matematyki i jakiejś większej logiki dołożony, więc fonty, znaczy zestawy fontów, które są generowane przez to narzędzie, są naprawdę godne polecenia i faktycznie wyglądają dobrze, bo niektóre generatory, mam wrażenie, w dostępnym internecie mam wrażenie, że są właściwie oparte na liczbach pseudolosowych, a nie na czymkolwiek związanym z typografią. Więc raz jeszcze polecam font Joy, przynajmniej na sam początek, żeby zobaczyć i pobawić się w dobór różnych fontów do waszych witryn internetowych, co zdecydowanie zwiększy czytelność waszych projektów. Jeżeli wybieracie fonty, to naprawdę będziecie wykorzystywać je w dwóch przypadkach. Po pierwsze, to będą fonty nagłówkowe, bo każdy ma nagłówek, przynajmniej jeden tytuł, śródtytuły i tak dalej, oraz treść. Nagłówki najczęściej to są fonty, które mają troszkę mniejszą czytelność, ale z racji tego, że one są większe. Najczęściej nawet w nazwie pojawiają się, to są fonty displayowe tak zwane, czyli display. Playfair Display też jest używany tutaj w tej prezentacji, między innymi. I z fontami nagłówkowymi możecie sobie troszeczkę poszaleć. One nie muszą być tak super czytelne, one są większe. Tu mogą, one mogą oddawać charakter jakiś waszej treści, bo zupełnie inaczej nagłówek będzie wyglądał na witrynie chociażby, nie wiem, koncertów rockowych. A inaczej będzie wyglądał, przynajmniej powinien inaczej wyglądać na witrynie administracji publicznej, prawda? Więc z nagłówkami możecie troszeczkę poszaleć. Natomiast fonty do treści, to są tak zwane w typografii fonty chlebowe albo fonty dziełowe. Tutaj już z racji chociażby wielkości czytelność musi być większa, więc tutaj warto zwrócić uwagę. W wielu bibliotekach jest zaznaczone, czy ten font nadaje się do pisania treści, do zaprojektowania go jako font o dużej ilości znaków. Więc na to warto zwrócić uwagę. Jeżeli będziecie parować swoje fonty, to przynajmniej te dwa aspekty: nagłówek i treść. I żeby była jasność, na tym slajdzie jest błąd. Jest coś, czego nie powinniśmy robić nigdy pracując z tekstem w internecie. To jest justowanie. I justowanie jest złem wcielonym typografii internetowej. Nie typografii w ogóle, bo justowanie jest fantastyczną rzeczą i przy dobrze zrobionym justowaniu w druku tekst jest super czytelny i można go zmieścić o wiele więcej na stronie niż w normalnym układzie chorągiewkowym. I to jest super. Natomiast internetowo nie. Pokażę wam czemu. To jest zamierzchła gazeta, kiedyś wydawana, Świat Młodych. I zróbmy sobie eksperyment i spróbujcie przeczytać wszyscy tak jak teraz
ten tekst po lewej stronie obrazka. Ja się też na chwilę zamknę i przeczytam go razem z wami. Po cichu, oczywiście. Okej, mam nadzieję, że się udało. I teraz zastanówcie się, ilu z Was miało pewne problemy przy czytaniu, ilu z Was miało wrażenie, że zamiast czytać płynnie, to nagle zaczęliście w głowie dukać. I z Was miało taki moment, że oko musiało wrócić do poprzedniego wiersza, żeby go jeszcze raz przeczytać, albo nie można było znaleźć następnego wiersza. To są w testowaniu. I ja celowo wziąłem przykład tego świata młodych. Zobaczcie jego datę wydania. 4 lata, 4, przepraszam, 4 dni temu to właściwie była rocznica kolejna wydania, bo to jest pismo z 3 grudnia. Ale z 3 grudnia 1988 roku i nasze przeglądarki internetowe, mimo że mamy rok 2021, są technologicznie właśnie mniej więcej na tym poziomie. Przeglądarki nie potrafią odpowiednio interpretować justowania. To wynika z ograniczeń CSS-a, czyli styli, kaskadowych arkuszy styli, którymi opisujemy, jak powinien tekst, w ogóle element graficzny, warstwa wizualna właściwie, tak to się powinno nazywać, jak opisujemy warstwę wizualną na witrynach internetowych. Więc justowanie nie. Justowanie jest bardzo skomplikowaną rzeczą. Nawet duże programy do mania tekstu typu InDesign czy Quark czasami sobie z niektórymi układami nie radzą. Nikt nie zastąpi tutaj człowieka, a proces justowania, poprawnego justowania, to jest naprawdę żmudna praca czasami z włosowymi spacjami między literami. Nie, nie, nie. Oczywiście zdarzają się przykłady, że ktoś przychodzi i mówi: słuchaj, ale no, mój klient chce i ja bym justował, bo tu jest taki układ, który mniej więcej wygląda jak gazeta. No w takim przypadku, ale tylko i wyłącznie w takim przypadku, odpowiedź brzmi nie. Ktokolwiek was zapyta justowanie, nie, naprawdę. I będę to powtarzał, słuchajcie, z wrodzoną upierdliwością, ale nie justujemy. Pełne justowanie, takie obustronne, takie twarde, w internecie po prostu nie powinno mieć miejsca. Nie dlatego, że ono jest złe samo w sobie, tylko dlatego, że nie potrafimy jako narzędzia, przeglądarki nasze nie potrafią poprawnie tego wyświetlać. A my mamy problemy z czytaniem źle zjustowanego tekstu. No, to jest ten moment, kiedy ja muszę zrobić wdech i wydech. Wam też polecam. To jeszcze wracając do starych rzeczy, wdech i wydech to jest hasło, które widniało przez wiele lat na witrynie Mocny Łeb, która już niestety nie istnieje. No dobrze, lećmy dalej. Tutaj mamy dla Was drugą ankietę, gdzie będę Was prosił o odpowiedź na pytanie, czy ktoś z Was pracuje z tekstem? Chyba już widzicie tą ankietę, mam taką nadzieję. Tak, widzę, że rozpoczyna się. No i tu wyniki są zdecydowanie przeważające na jedną stronę. Ponad 130 osób już zagłosowało, więc pozwolę sobie powoli kończyć tą ankietę. 3, 2, 1. Kończymy i udostępniamy. Wszystkie 80% z Was odpowiedziało, że pracuje z tekstem i to prawda, choć wydaje mi się, że te niecałe 20% też z nim pracuje. Czy ktokolwiek poznaje ten teoretycznie bezsensowny i nielogiczny
ciąg cyferek. Popatrzę sobie w czat teraz, zobaczę, czy ktoś kojarzy, co to jest. Alicja pisze, że nie, ale Patrycjusz pisze, że tak. Tak, Adam, dokładnie tak. I to udowadnia nam, że tak naprawdę wszyscy pracujemy z tekstem, bo praca z tekstem nie polega tylko i wyłącznie na tym, żeby łamać książki, wydawnictwa i tak dalej. To są rozmiary fontów i widzimy je za każdym razem, kiedy w Wordzie lub w Pages wybieramy po prostu wielkość, jaką chcemy w danej chwili zastosować. I czy kiedykolwiek zastanawialiście się, skąd to się wzięło? Dlaczego na początku to jest 6, 7, 8, 9, 10, potem jakoś tak dziwnie zaczyna rosnąć? Nie ma tu teoretycznie żadnej logiki. 24, 36 kończy się na 72. Ani to podzielne przez cokolwiek. No, Kasia nie pisała dawno w Wordzie. Ja też nie pisałem dawno w Wordzie, ale gdzieś tam w jakichś innych procesorach tekstu. Więc tak, dokładnie tak. Patrycjusz ma tutaj rację. To jest dopiero dług technologiczny, można by powiedzieć. Ta wielkości fonta wzięły się jeszcze z naszej historii, początków faktycznych, fizycznych czcionek, o czym mówiłem wcześniej. Kiedyś technologia nie pozwalała na to, żeby bardzo dobrze i dokładnie odwzorować poszczególne wielkości fonta. Więc korzystano z tego, co się dało, robiono tak, jak można było to zrobić. Oczywiście za tym stoi jakaś matematyka, ale to nie jest jakby miejsce na to, żeby prezentować wam tutaj skomplikowane matematyczne wzory. Generalnie najważniejsze, co trzeba wyciągnąć z tego slajdu, to to, że jest to skala. Jest to skala typograficzna. Stara, ale używana przez nas nawet w XXI wieku. A skala ma znaczenie i to nie tylko w sprzedaży, w typografii także. Zobaczcie, tak to wygląda, jeżeli ułożymy sobie poszczególne wielkości fonta. Na początku to wzrasta o 1, potem o 2, potem o 3, potem zaczyna wzrastać o 12 punktów. I każdy ma z tym do czynienia, tak? Czyli teoretycznie wiemy, że jest to skala, mamy już pewien zasób informacji, który przekazałem wam wcześniej, jeżeli chodzi o czytelność, przepraszam, kontrasty wielkości i tak dalej. Więc niby jesteśmy przygotowani do tego, żeby coś zaprojektować. No to tu projektujmy. I najczęściej dostajemy coś takiego. I wiecie, teoretycznie wszystko się zgadza. Mamy dobry kontrast. Mamy jeden spójny font. Mamy tytuł, mamy śródtytuły, mamy paragrafy, tutaj akapity, mamy listę wypunktowaną. Tylko wygląda to, szczerze mówiąc, strasznie nieczytelnie i jeżeli coś takiego zaserwujecie swojemu klientowi, to będzie jego jedyna i słuszna reakcja. Auć, kiedy coś takiego zobaczy. No, ale jesteśmy, nawet nagłówki są, tak jest. Oczy bolą, no właśnie, oczy bolą. Ale jesteśmy tu po to, żeby nauczyć się czegoś pozytywnego, więc z tego auć spróbujmy wyciągnąć coś dobrego. Teraz zobaczymy, kto był na lekcjach chemii i wie, co to jest za symbol, czego to jest symbol. Złoto. Dokładnie, Wojtek, masz rację. To jest złoto. Przez wiele lat alchemicy próbowali zamienić coś brzydkiego w złoto. No, nie za bardzo im się to udało. A my spróbujemy odwrócić ten proces. I zastosujemy złoty podział. Zastosujemy złoty podział po to, żeby to, co było przed chwilą tak nieczytelne i, jak powiedziała Iwona, oczy bolały, żeby tknąć w to ducha czytelności. Ale na sam początek, czym jest złoty podział? I to jest wzór na, to jest bardzo skrócony i podstawowy wzór na tą proporcję i nie musicie jej znać. To nie jest wykład naukowy i nie ma sensu zapamiętywać formułek matematycznych. Natomiast zastanawiam się, czy ten widok jest dla was znajomy. Przynajmniej dla osób, które projektują witryny internetowe,
powinien być znajomy. Bo to jest ni więcej, ni mniej tylko jeden z podstawowych układów witryny internetowej, czyli mamy po lewej stronie miejsce na treść, a po prawej stronie na pasek boczny, content, sidebar. Jeden z najbardziej klasycznych układów na WWW przez wiele lat i ta proporcja jest oparta na złotym podziale. Więc chociażby tutaj już widać, że możemy złoty podział zastosować do projektowania wizualnego. I to jest wielkość, którą, to jest jedyna rzecz, którą tak naprawdę warto matematycznie zapamiętać z całej tej prezentacji. Overflow Heighten, dobre, dobre. 1,618 to jest złota liczba, złoty podział, coś, co czym będziemy się posługiwać. Czy wystarczy 1,6? Wszystko zależy od tego, jak dokładnie chcesz to, mój drogi lub moja droga, bo to ubik jest, więc nie wiem. W zależności od tego, jak bardzo chcemy być dokładni, ale na potrzeby tej prezentacji zróbmy sobie 1,618. Wróćmy do naszej skali typograficznej i zobaczmy, co się stanie, kiedy zamiast klasycznego ustawienia, czyli razy 1, razy 2, razy 3, a potem razy 14, czy tam plus 14, przepraszam, plus 12, dołożymy nasz jeden mnożnik, moduł 1, 6, 1, 8. Zobaczcie, jaka jest diametralna różnica między typową skalą typograficzną oraz jakie są duże różnice między poszczególnymi wielkościami. Przyjmijmy, że to jest, mówimy o typografii internetowej, więc przyjmijmy, że są to nagłówki. Dlaczego zaczynamy od 16, wielkości 16 pikseli czy 16 punktów? Ponieważ to jest podstawowa wielkość fonta w przeglądarkach internetowych. Więc zaczynamy od 16, potem nagłówek pierwszego stopnia byłby 25,89, czyli zapewne gdzieś tam 26 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast zobaczcie, robi nam się zupełnie inna dynamika wielkości w poszczególnych elementów. Oczywiście działa to też w drugą stronę, ale co chciałbym Wam najbardziej przekazać, że wszyscy jesteśmy grafikami i każdy z nas może sobie poradzić z doborem wielkości fonta. Bo nie wiem jak wy, ale na przykład ja nie czuję się osobą, która jest obdarzona wielkimi umiejętnościami wizualno-plastycznymi, ale potrafię liczyć. I od dzisiaj niech kalkulator będzie naszym pędzlem, niech to będą nasze nowe farby i udowodnię Wam, że nawet bez tak zwanego poczucia estetyki, choć każdy jakieś ma, ale nawet bez jakichś wielkich umiejętności wizualno-plastycznych, jesteśmy w stanie zaprojektować bardzo czytelne układy typograficzne, bo za tym stoi czysta matematyka. I są dwie sprawy, na które musimy zwrócić bardzo mocną uwagę. Wielkość fonta, którą mamy już przepracowaną, mamy odpowiednią skalę i odpowiedni mnożnik, czyli moduł 1,618 i rytm pionowy. Bo zobaczcie, czym jest tak naprawdę zapis tekstu, jak niepowtarzalną sekwencją linii tekstu, przerwy, linii tekstu, przerwa, linia tekstu, przerwa, potem są dwie przerwy, bo mamy oddzielenie akapitu, znowuż linia tekstu i tak dalej. Skoro to jest powtarzalne, skoro to jest modułowe, to znaczy, że da się to jakoś wyliczyć, zapewne, prawda? Ale podsumowując jakby ten etap, pracujemy według skali, skorzystamy na potrzeby tej prezentacji ze złotego podziału, zapamiętujemy ten moduł 1,618 i liczymy zamiast zgadywać. Nie przestawiamy sobie tych linijek w górę i w dół, czy zobaczyć, czy nam dobrze wyjdzie, czy nie. Skupimy się na tym, jak to wyliczyć. I najczęściej na konferencjach, chociażby poświęconych różnym CMS-om, WordPress i tak dalej, pada wtedy takie pytanie, czy jest do tego wtyczka? Czy da się to jakoś zrobić bez wiedzy programistycznej i tak dalej. I oczywiście jest niejedna wtyczka. Ja poświęciłem trochę czasu i
poobserwowałem, potestowałem wiele z nich i teraz na ekranie prezentuję Wam wszystkie, które są godne polecenia. Tutaj widzicie wszystkie wtyczki, które naprawdę, naprawdę warto użyć. Są proste, łatwe, jasne i czytelne. I dobrze widzicie. Ten ekran jest pusty. I ma być pusty, ponieważ mam dla Was całkiem sprytną sugestię. Pamiętajcie, że jesteśmy już grafikami. Musimy malować cienką kreską. Nie obciążajmy niepotrzebnie swoich CMS-ów rzeczami, które i tak mają wbudowane. Nie potrzebujemy żadnej wtyczki do typografii, nie potrzebujemy rozbudowanych modułów typograficznych po to, żeby zastosować skalę typograficzną czy złoty podział do witryn. Zamiast tego mamy CSS-a, czyli narzędzia fragmentu kodu zbudowanego, znaczy wymyślonego i zaprojektowanego między innymi właśnie po. Teraz powiem to, jak zrobić to na przykładzie WordPressa, który jest mi osobiście najbliższy, ale większość obecnych CMS-ów ma podobne mechanizmy, więc można je zastosować do tego eksperymentu. Najprościej w WordPressie skorzystać z ekranu personalizacji, czyli włączę sobie teraz tutaj wskaźnik, jeśli pozwolicie. Menu wygląd, wybieramy dostosuj, następnie wybieramy dodatkowy CSS i naszym oczom ukazuje się taki oto ekran. I jedyne, co musimy zrobić, to wpisać tutaj fragment CSS-a. Jaki? Do tego za chwilę dojdziemy. W WordPressie ma to tą przewagę tego typu rozwiązanie, że możecie sobie bezpośrednio tutaj podejrzeć zmiany, jakie wprowadzicie na waszej witrynie, jak będzie wyglądał tekst, czy będzie bardziej czytelny, czy nie. W momencie, kiedy zaczniecie edytować lub wprowadzać tutaj CSS-a i uwaga, dopóki nie klikniecie opublikuj, te zmiany są widoczne tylko dla was, więc tu można się trochę pobawić. Oczywiście jest to rozwiązanie dla osób, które nie są deweloperami. Są twórcami treści, korzystają z CMS-a po to, żeby te treści tworzyć, natomiast nie chcą sobie zaprzątać głowy technikaliami, nie mają takiej wiedzy i nie mają takiej potrzeby. Podobnie jak ja też nie jestem deweloperem. Wyłączam wskaźnik i lecimy dalej. Drugim sposobem, takim najbardziej klasycznym i teoretycznie najbardziej pożądanym, to jest umieszczenie kodu CSS w pliku style CSS, czyli tam, gdzie jest jego miejsce, choć do tego potrzeba już troszeczkę wiedzy technicznej, programistycznej tak dalej. No ale dobrze, jak to zrobić? To, co widzicie teraz na ekranie, to jest najprostszy zapis skali typograficznej w CSS-ie, jaki może być. I pozwólcie, że powoli Wam wyjaśnię. Oczywiście deweloperzy mogą teraz iść na kawę, bo myślę, że dla nich jest to rzecz dość zrozumiała. Ustawiamy wielkość fonta na 100%, czyli to, o czym wspominałem wcześniej, da nam to 16 pikseli. Bo domyślna wielkość fonta w przeglądarkach internetowych to 16. I następnie, korzystając ze skali typograficznej i z tego mnożnika 1,6, 1,8, jedyne co robimy, to tylko liczymy i ustawiamy wielkówka piątego poziomu 1,6, 1,8. Dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zobacz, to jest nic innego jak czysta matematyka. Ciężko się nawet tutaj pomylić i działa to też w drugą stronę, czyli jeżeli będziemy używać znacznika small do jakichś małych, mniej znaczących fragmentów tekstów, dzielimy to przez 1,6,1,8 i ważna rzecz, ja korzystam tutaj z jednostek REM, czyli bardzo miękkich jednostek, które odwołują się bezpośrednio do roota, czyli do wielkości bazowej. I to daje nam tą przewagę, że w momencie, kiedy zmienimy tutaj tą wartość, zmienia nam się cała
paleta, wszystkie nagłówki nam się zmieniają, jeżeli chodzi o ich wielkość. Natomiast nadal mamy zastosowaną skalę typograficzną. Mimo, że one będą wizualnie mniejsze, nie będą miały tam, nie wiem, 18 pikseli, tylko 10, jeżeli tutaj damy na przykład o wiele mniejszą wartość. Natomiast skala, czyli stopień zależności między jednym, drugim i trzecim nagłówkiem, zostaje cały czas taka sama. W poprzednim slajdzie ustaliliśmy wielkość fontu, to teraz dodamy do niego rytm pionowy, czyli to, co pokazywałem na slajdach chwilę wcześniej. Ustalamy wysokość linii bazowej na 1,618 i tutaj ważna uwaga, nie stosujemy tutaj żadnych jednostek. Jeżeli wpiszecie tu jakąkolwiek jednostkę, to wasz układ literniczy wyleci w kosmos. Naprawdę. Tak jest w CSS-ie i tego nie zmieniamy. Dodajemy margines dolny do paragrafów, oczywiście także 1,618, i dodajemy marginesy górne do nagłówków. To pozwoli nam na zbudowanie układu, który z automatu będzie dawał większą przestrzeń, przepraszam, czyli więcej światła nad nagłówkami, po paragrafie lub po innych elementach typograficznych. Pozostałe rzeczy ustaliliśmy już na poprzednim ekranie i generalnie to wszystko. To jedyne, co musimy zrobić, to skopiować ten kod i prawie. Bo już bylibyśmy gotowi na to, żeby kopiować go do naszego CMS-a i mieć problem z głowy, ale jest jeszcze jedna rzecz. Bo te dwie sprawy, które załatwiliśmy przed chwilą, to nie jest wszystko. Jest coś jeszcze, czyli szerokość linii naszego tekstu. Widzicie? Ten akapit jest węższy, ten akapit jest szerszy. Teraz słuchajcie, co to zmienia? Szerokość linii? Teoretycznie nic. Jednakże, jeżeli chcemy budować naprawdę czytelne układy typograficzne, musimy pamiętać o tym, że ta szerokość linii ma znaczenie. Co więcej, ona jest różna. Przyjmuje się, że idealna długość tekstu dla 16-pikselowego wielkości, przy 16-pikselowej wielkości fonta to jest 544 piksele, czyli 76 znaków. Oczywiście jest to jakaś średnia wyciągnięta, ale to jest taka idealna długość, do której powinniśmy dążyć. Oczywiście nie mamy takiej możliwości. Szerokości naszych tekstów się zmieniają, chociażby z racji tego, że mamy możliwość przekrzywienia nadgarstka o 90 stopni i telefon, na którym czytamy witrynę internetową, nagle z pionowej orientacji uzyskuje orientację poziomą i szerokość tekstu nam się zmienia. I nie jesteśmy w stanie jako projektanci dokładnie zapanować nad tym, jaka szerokość będzie. Przyjmuje się też, że im dłuższy ten tekst, tym większa powinna być linia bazowa, line height, czyli ten parametr, który odpowiada za, jak to w Wordzie było chyba napisane, interlinia, jeżeli dobrze pamiętam. I okazuje się, że w tym przypadku ten 1.618 nie będzie dokładnie tym, czym chcielibyśmy, czyli nie będzie dokładnie w każdym momencie naszego projektowania tą jedną konkretną liczbą. Ale da się to wyliczyć. Jak to zmienić? Jak zrobić to, żeby bez względu na długość linii nadal czytelność była na identycznym, idealnym poziomie. Tylko nie pytajcie mnie, jak to się robi, bo wzór matematyczny, którym za tym stoi, jest strasznie, strasznie skomplikowany, ale na całe szczęście ktoś już się tym zajął. To jest narzędzie, które wygląda, jakby zatrzymało się w czasach świata młodych, lat 80. i 90. Wizualnie faktycznie nie jest może najcudowniejszym i najnowszym kalkulatorem, natomiast to jest jedyne narzędzie, które posługuje się tak zaawansowaną matematyką przy wyliczaniu wszystkich parametrów, o której tutaj mówiłem. Wyliczy sześć wielkości fonta według skali, czyli tekst bazowy, nagłówki i tak dalej. Wyliczy wam wielkość, wysokość linii bazowej, odstępy między wierszami i uwzględni tą szerokość linii, o której mówiłem. Ma nawet coś takiego jak korekta
parametru sky, czyli średniej linii wysokości kroju pisma określanego od wysokości małej litery x. I uwaga, generuje CSS-a. Więc tak naprawdę jedyne, co przyjdzie Wam zrobić, to Ctrl-C, Ctrl-V lub jabłko-C, jabłko-V, w zależności od tego, jaki system macie. Jeżeli jesteście bardzo zaawansowanymi deweloperami, korzystacie z preprocesorów tekstu, jak LESS czy SAS, to są dwie biblioteki, które są naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobione. Modular Scale to jest w ogóle matematyczny kosmos, więc polecam, jeżeli korzystacie z tego typu technologii, to zaimplementowanie tego będzie trwało dla Was chwilę, a typografia wtedy na Waszych witrynach internetowych czy witrynach Waszych klientów, no, po prostu będzie robiła się sama. Można skorzystać też ze zmiennych w CSS-ie, jeżeli ktoś ma akurat taki workflow. Bardzo prosto i podobnie jak w klasycznym CSS-ie. Można skorzystać z czegoś, czego wiele osób zapomina, a co rozwiązuje nam problem właśnie szerokości linii, czyli viewporty i funkcja calc w CSS-ie. Niestety za rzadko według mnie projektanci z niej korzystają, deweloperzy właściwie z niej korzystają. I to rozwiązanie jeszcze strasznie wspomaga mechanizmy dostępności na witrynach internetowych, więc warto się nad tym małym fragmentem kodu, mówię dla deweloperów głównie, zatrzymać i sprawdzić, jak to działa. I zbliżając się do końca, ja mówiłem tutaj przez długi czas o złotym podziale, a to tylko dlatego, że jest to temat bardzo nośny i chwytliwy. Natomiast skal typograficznych, i to widziałem, że nawet ktoś chwilę wcześniej w komentarzach się na czacie o tym pisał, skal typograficznych jest wiele i nie ma złej, nie ma dobrej. Złoty podział nie jest jedyny. Szczerze mówiąc, złoty podział jest bardzo trudny w zaimplementowaniu. Nie jest to rzecz, która może się Wam udać za pierwszym razem, ale skorzystanie z każdej innej skali, czyli z jakiegoś tam po prostu ratio, współczynnika, jakiegoś modułu matematycznego, który przyłożycie do jednego i wspólnego wzoru, może dać Wam fantastyczne efekty. Co więcej, te skale można łączyć. Znajdziecie w internecie bez problemu narzędzia, które pozwalają na generowanie CSS-ów gotowych dla kilku różnych skal łączonych ze sobą. Może nie tak zaawansowanych jak ten kalkulator złotego podziału, który uwzględnia także długość, szerokość linii i tak dalej, ale tutaj zabawa się dopiero zaczyna. Natomiast można tutaj uzyskać naprawdę bardzo, bardzo wiele bez umiejętności artystycznych, plastycznych, takich samych jak w takim samym przykładzie jak ja, kiedy nie za bardzo czuję się artystą przez duże A. Więc podsumowując, pracujmy według skali, no chyba że akurat się nie uda. Stosujmy złoty podział, ale niekoniecznie. Korzystajmy też z innych skal. Pamiętajmy, że jeżeli skorzystamy z jednego modułu, chociażby 1.6.1.8 w złotym podziale, to nie jest stały, chyba że nie jest. I jedyne, co się nie zmienia, to nadal liczmy zamiast zgadywać. Kalkulator zapewni Wam naprawdę dużą, dużą czytelność. Na sam koniec, to jest lista źródeł, które wykorzystałem podczas robienia tej prezentacji. W tej chwili już powinna być ta strona dostępna. Tu Adrianna, widzę, że już wkleiła Wam link. Jeżeli chcecie się przeklikać i zainteresować, jak zaawansowana matematyka stoi za tym wszystkim, o czym mówiłem, to jest tutaj kompendium wiedzy na kilka ładnych godzin oglądania. I to, szczerze mówiąc, tyle ode mnie. Dziękuję Wam serdecznie za to, żeście wytrzymali ze mną przez tą godzinę. Dobra, Adrianna, mam nadzieję, że jakieś pytania się tam pojawiały. Coś tam widziałem kątem oka. Tak.
Tak, super. Bardzo Ci dziękujemy. Mega dużo wiedzy i inspiracji. Tak po komentarzach widzę, że na pewno każdy z Was coś wyciągnął dla siebie, dla swojego biznesu. Tak, pojawiły się pytania. Może jeszcze macie, to macie teraz okazję, żeby je zadać. Kasia spytała, że odkryła niedawno fund Dozis. Czy znasz i czy co o nim sądzisz? Już jej napisałam, że mi się podoba, że jest prosty i czytelny, ale nie wiem, co ty powiesz. To ty jesteś Nie, guru. nie znam. Nie Okej. znam, bo nie znam. Okej, no nie musisz znać wszystkich. Nie ma szans. Jak ktoś ci powie, że zna wszystkie fonty na świecie, to znaczy, że kłamie. Okej. Nie mam pojęcia, jaki to jest font, ale chętnie się zapoznam. Skoro ktoś uznał, że jest ciekawy, to czemu nie? Okej. Okay. Piotr pyta, jakich programów używasz do projektowania stron? Kartki i ołówka. Wiesz co, No to potem. coraz mniej. Nie, oczywiście, znaczy, to nie jest żart. Ja wiem. Pierwsze szkice, pierwsze makiety staram się robić gdzieś tam w głowie i potem w klatce. Natomiast ja jestem człowiek, który coraz więcej doradza, coraz mniej projektuje od początku do końca, więc najczęściej program mam narzucony przez klienta lub przez projekt, w którym robię, więc nie mam jednego. Czasami jest to Figma, czasami to jest Adobe XD. Zdarzało mi się coś robić w Sketchu, ale chyba się nie polubiłem za bardzo, ale to być może dlatego, że pracowałem w nim za mało. Miałem już takie workflow, że pracowałem w InDesignie, budując makiety do witryn internetowych. Nie mam tutaj jakiegoś jednego ulubionego, wiecie. W Photoshopie też się da, wszystko się da. Oczywiście są pewne narzędzia, które to zdecydowanie ułatwiają, jak chociażby właśnie Figma czy Adobe XD, a są takie, które, no powiedzmy, że nie ułatwiają. Okej. Okay. Dużo było dyskusji na temat justowania i Iza spytała, a co z wyśrodkowywaniem tekstu? Czy to też jest zabronione? Czy. Nie, no, to nie jest tak, że coś jest zabronione lub nie, no bo to teoretycznie, jeżeli CSS ma taką możliwość, że jest ten parametr justowania, no to zabronione nie jest. Wyśrodkowanie nie jest niczym złym. Tylko pytanie, jak z czytelnością danego fragmentu, bo to wiesz, to trzeba zawsze patrzeć na kontekst. Jeżeli to jest fragment wiersza wrzucony w szeroki jakiś łam tekstu i nagle po środku pojawia się ładnie wizualnie zaprojektowany, wyśrodkowany cytat właśnie z wiersza czy fragment wiersza, który jest węższy, gdzie font jest dobrany do tego, żeby trzymać charakter treści, to czemu nie? Tutaj nie ma czegoś takiego, że środkowanie jest złe. No przecież wielokrotnie gdzieś tam zdarzają się układy kilkukolumnowe, gdzie są dwa zdania w każdej kolumnie i one są wyśrodkowane i to potrafi wyglądać dobrze. Na górze daje się jakąś ikonę, pod spodem call to action i wszystko gra. Nie ma czegoś takiego, że coś jest złe lub dobre. Justowanie samo w sobie, jako justowanie, też nie jest niczym złym. Gdyby nasze przeglądarki potrafiły prawidłowo je interpretować, mielibyśmy więcej narzędzi w CSS-ie do tego, żeby nad tym justowaniem panować, to ja bym często korzystał z justowania. Przy oczywiście pewnych układach kolumnowych, typograficznych, nie? Także ono nie jest złe samo w sobie. Chodzi tylko i wyłącznie o to, że technologia nie pozwala nam na zapanowaniem nad nim w takim stopniu, aby ono było czytelne. Przy wyśrodkowaniu tego problemu nie ma. Oczywiście, jak wyśrodkujesz kilkustronicowy tekst beletrystyczny, no to czytelnik dostanie pierdolca za przeproszeniem, ale krótkie fragmenty, why not? Okej, okay, super. Nic takiego nowego się już nie pojawiło, więc chyba wyczerpałeś temat. Bardzo dużo ludzi Ci dziękuję, jak widzisz. O, Artur, widzę, że fajne joysticki do Commodora. Ciekawy Artur, skąd Artur wie? Artur jest autorem tych joysticków, które tam Okej. gdzieś tam leżą, więc pozdrawiam Arturze ciepło. Ja również pozdrawiam.
Okej, okay. No dobrze, no to w takim razie kończymy, jeżeli nie ma więcej pytań. Dziękuję Ci bardzo, Marcin. Naprawdę mega się Ja cieszę, że również. mogliśmy Cię gościć. Też zapisałam sobie kilka rzeczy z Twojej prezentacji, więc też wykorzystam je. Mega Ci dziękuję. No dobrze, to co? Widzimy się z Wami pewnie już w przyszłym roku na którymś z webinarów. Fajnie by było, jak zakończysz webinar, napiszcie kilka słów, co uważacie o tym webinarze i co mamy powiedzieć i jaki zaplanować następny webinar. Więc super, dziękuję Wam i trzymajcie się. Pa, pa. Dzięki wielkie. Hej.